Szczęść Boże wszystkim Polakom, małym i dużym, tym, którzy mogą zabierać głos w swojej obronie i tym, którzy tego głosu zabrać nie mogą. Kto z Państwa wie z pierwszej ręki, o czym tutaj debatujemy? Ja owszem, jako reżyser, dokumentalista, kilkanaście lat temu, w cudzysłowie, doktoryzowałem się z tego tematu. Miałem okazję, realizując zdjęcia do filmu, który Państwu usilnie, nieskromnie polecam, Eugenika w imię postępu, miałem okazję spotkać ojca polskiego in vitro, pana profesora Szamatowicza, w Zagłębiu in vitro białostockim. I widziałem tę selekcję dokonywaną na moich oczach, nie na rampie oświęcimskiej, to było małe szkiełko laboratoryjne, dokonywał tej selekcji zootechnik. Może nie wszyscy Państwo wiecie, że z uwagi na koszta zatrudnia się w realizacji tej procedury osoby niekoniecznie legitymujące się jakimkolwiek dyplomem medyka od ludzi. Widziałem te baniaki z ciekłym azotem, w którym trzyma się to, co zostanie jako efekt, produkt uboczny tej selekcji. No i one tam stoją, te baniaki, może nawet do dziś stoją, te, które wtedy oglądałem. Ale nieprzekonanych nie przekona. Więc opowiem Państwu coś ciekawego. Wtedy w trakcie tych zdjęć dokumentalnych, tak, coś ciekawego nawet i dla panów doktorów z piekła rodem, którzy tutaj się wypowiadali na tematy im, jak sądzę, jednak bliżej nieznane. Otóż pewien przedstawiciel personelu medycznego, który przepracował lata pod profesorem Szamatowiczem i brał udział w tym procederze, a następnie, tak, nie bójmy się użyć tego słowa, nawróciwszy się i przejrzawszy na oczy, podjął ów przedstawiciel niższego personelu medycznego pracę w programie na protechnologii. Jeśli pani poseł ma jakieś złe doświadczenia z tym programem, to może mógłbym pomóc i skontaktować z właściwymi ludźmi. Otóż ten pielęgniarz zwrócił mi uwagę na pewien fakt empiryczny. W takim mieście jak Białystok, powtarzam, Zagłębie in vitro w PRL-u i post-PRL-u, no bo badania, które prowadziły do tego, trwały lata, jest z konieczności ograniczona liczba dawców. Dawców czego? Gamet męskich i żeńskich, jak się to elegancko nazywa, a mniej elegancko, no to właśnie nie będziemy wchodzili w szczegóły. Otóż ograniczona liczba dawców sprawia, że z każdym zabiegiem, który, uwaga, nie jest zabiegiem leczniczym, wyprowadzam z błędu, bo to szereg razy padło tutaj z trybuny, szereg rosnący tych zabiegów sprawia, że rośnie matematyczne prawdopodobieństwo, że tu, na tym świecie, nie na tamtym, spotkają się dzieci tego samego tatusia najczęściej, spotkają się, nie wiedząc o tym, że są dziećmi tego samego dawcy. I być może zwrócił mi na to uwagę ów pielęgniarz. Być może zechcą jakimś, jak to się mówi po świecku, zbiegiem okoliczności dać początek nowemu życiu, tylko nie będą wiedzieli o tym, że mają tego samego tatusia, bo z mamusią to jednak łatwiej ustalić. I to było już kilkanaście lat temu, kiedy wysłuchałem tej prognozy. To niestety nie weszło do filmu, gdyż było off the record. Mijały lata, sprawa weszła do agendy parlamentarnej, miejskiej, stała się sztandarem rewolucji, która w poszukiwaniu zaginionego lumpenproletariatu rozgląda się za nowymi grupami
ludności, które mogłaby wciągnąć do swoich szeregów. Wzięliście to na sztandar, wy ludzie, wielopokoleniowo już niestety reprezentujący mentalność eugeniczną, mentalność aborcyjną. I otóż z upływem lat zacząłem czytać doniesienia, z których kilka państwu przeczytam, bo niektóre są świeże. W dalekich krajach, z drugiej strony globusa, lekarz ojcem 49 dzieci przy zabiegach in vitro używał własnego nasienia. Skandal. Tak? W Kanadzie. Uspokajam, to tylko Ludowa Republika Kanady. To daleko, to na pewno nie u nas. Na pewno nie u nas. Ginekolog zapładniał pacjentki własnym nasieniem. Nie wiadomo, ile ma dzieci. I świeża rzecz z tego roku. Wiecie państwo, marzec 2023, pan Jonathan Jakob Meyer, holenderski muzyk, jest biologicznym ojcem 550 dzieci, które wytropiły tatusia. Najpierw jakieś dwie dziewczynki zorientowały się, że mają oczy nie po mamie, nie po tacie. Wynikło z tego śledztwo policyjne i uwaga, publicznie domagają się jacyś ludzie zniszczenia zmagazynowanych plemników tego dobroczyńcy ludzkości. Oczywiście to nie u nas, prawda? U nas w Polsce procedury na pewno przestrzegane. Szanowni państwo, zapraszacie naszych rodaków, żerując na ich dramatach życiowych, zapraszacie do przedsionka piekieł już na tej ziemi. I ja nie będę rozszerzał tej argumentacji. Powiem tylko, że właściwie moglibyśmy powiedzieć, dajcie nam, katolikom, normalnym, uczciwym ludziom spokój i nie każcie nam płacić na to, co tam sobie robicie. Ale sprawa, jak widzicie, ma konsekwencje potencjalnie społeczne. Konsekwencje, z których problemy z ustalaniem linii dziedziczenia majątności będą najmniejszym problemem. Najmniejszym problemem, szanowni państwo. Są procedury godziwe i niegodziwe. I to, że bardzo wielu ludzi pragnie potomstwa. Chwała Bogu, normalny człowiek pragnie potomstwa i cieszy się, kiedy Pan Bóg błogosławi. Ale to, że są niegodziwe sposoby czynienia zadość tej tęsknocie, to wiemy z historii. Niemiecki program Lebensborn dał dzieci wielu poczciwym ludziom, wielu dobrym Niemcom. Wcale nie wszyscy byli członkami NSDAP, a jednak porywanie i handel dziećmi nie jest przez nas sankcjonowany i nie jest uznawany za dobre rozwiązanie tego problemu. A więc skoro jest problem, diagnozujmy go, ale nie szukajmy rozwiązań z piekła rodem. Składam wniosek o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. Pytania retoryczne. Gdzie jest Rzecznik Praw Dziecka? Gdzie jest Rzecznik Praw Obywatelskich, kiedy procedujemy ten projekt? Pani minister, jak widzę, już odleciała, ale zadam pytanie. Jaka jest ekspertyza? Pani minister, jakie są dane? Jakie są liczby? Ile tego, co my nazywamy małym człowiekiem, a wy nazywacie zlepkiem komórek, embrionem ewentualnie kompromisowo, ale żeby nie brzmiało to zbyt ludzko. Ile tego jest na składzie, w tych termosach, w Białymstoku i jak Polska długa i szeroka? Chciałbym wiedzieć, jakie są statystyki. Ile przeselekcjonowanych wstępnie zarodków idzie do zlewu w kanał, a ile zostaje po selekcji, powtarzam, nie na rampie oświęcimskiej, ale na szkiełku laboratoryjnym, ile zostaje w termosach, w baniakach u różnych profesorów, doktorów, zootechników z piekła rodem, którzy żerują
na ludzkiej bezradności, ludzkiej tęsknocie za potomstwem, ile tego jest. I jakie procedury pan minister z piekła rodem tu obecny, bo widzę, że jednak resort jednej choroby i nagłej śmierci jest reprezentowany w Wysokiej Izbie. Jakie procedury przewiduje pan minister? Po ilu latach będzie się to kasować? Czy będą jakieś komisje, które będą przeprowadzały brakowanie embrionów w termosach? Jakie procedury, jakie liczby i czy ministerstwo rzeczywiście chce brać udział w tym programie, włączając w ten program wszystkich naszych rodaków, niezależnie od tego, czy sobie tego życzą, czy nie, za pośrednictwem systemu wyzysku fiskalnego. Dziękuję bardzo, pani marszałek. Szanowna pani marszałek, dziękuję. Rozumiem, że wymieniono w tej debacie moje nazwisko tylekroć i tylekroć sformułowano rozmaite insynuacje pod moim adresem, że będę prostował ze 40 minut. Co, pani marszałek? Nie skorzystam z całego tego czasu. Panie pośle, proszę zastosować tak zwaną system unblock. Nie skorzystam z całego przysługującego mi czasu i postaram się krócej. Szanowni państwo, wyszukiwarka internetowa. Pomyłka w klinice in vitro. Kobieta urodziła nie swoje dziecko. Hania urodziła się chora. Błąd przy in vitro zmienił ich życie. Dalej, pomyłka in vitro. 26 kobiet w ciąży z obcym mężczyzną. I dalej, pomyłka podczas procedury in vitro. Urodziły się niewłaściwe dzieci. Dalej, łodziance wszczepiono przez pomyłkę cudze zarodki. Dalej, tragiczne skutki pomyłki in vitro. Nie wchodzę w artykuł, ale na pewno... Jerzy włos na głowie. Szczecin. Prokuratura podjęła śledztwo w sprawie pomyłki w programie in vitro. Urodziła nie swoje dziecko. Winnych wciąż nie ma. Sprawa pomyłki. Włochy. Dramatyczne pomyłki przy zabiegach in vitro. Kiedy dowiemy się, dlaczego doszło? Szanowni państwo, dziesiątki... Dziękuję, setki panie pośle. Tego typu publikacji. Proszę nie zmuszać mnie, żebym wyłączyła panu mikrofon. Setki tego typu publikacji. Pani marszałek, naprawdę nie zamierzam ich cytować tutaj in extenso. Zwracam tylko uwagę, że dziś państwo radośnie procedujecie tę ustawę i za chwilę będziecie tu przynosić jakieś ustawy, które będą gwarantować ubezpieczenie od takich wypadków losowych. Panie pośle, czy mam panu zacytować? To jest perspektywa, którą... Panie pośle, wyłączyłam panu mikrofon. Chciałam, żeby pan posłuchał, co mam panu do powiedzenia. Artykuł 184 regulaminu Sejmu jasno określa, czym jest sprostowanie. Wyczerpał pan możliwość sprostowania i bardzo proszę o zakończenie swojej wypowiedzi. No, zmusza mnie pan do tego, żeby wyłączyć mikrofon. Czy mogę odnieść się do słów, które pani marszałek do mnie skierowała w trakcie tej debaty? Panie pośle, skończył się panu czas. Bardzo dziękuję za pana wypowiedź. Umożliwiłam panu sprostowanie. Bardzo proszę o zejście z mównicy. Szczęść Boże. Raz jeszcze Wysoka opustoszała Izbo. W dniu dzisiejszym wystąpić miałem wspólnie z moimi kolegami, posłami klubu Konfederacja, na konferencji prasowej z panem Andrzejem Łukawskim, wybitnym, nie waham się użyć tego słowa, działaczem działającym na rzecz upamiętnienia zbrodni ukraińskiego ludobójstwa na Polakach i szerzej w ogóle na rzecz pamięci Kresów. Niestety pan Andrzej Łukawski, o czym zawiadomił ostatnim telefonem mojego czcigodnego kolegę, profesora Andrzeja Zapałowskiego, nie mógł stawić się na konferencji prasowej już umówionej, gdyż zatrzymała go policja. A policja zatrzymała go dlatego, że ma iść do więzienia. A ma iść do więzienia, ponieważ sąd tak nakazał, uznawszy za zasadne oskarżenie wysunięte przez Związek Ukraińców w Polsce. Dlaczego skarżył się na
pana Andrzeja Łukawskiego Związek Ukraińców w Polsce, ponieważ pan Andrzej Łukawski w przestrzeni publicznej sformułował myśl, z mojego punktu widzenia, szczytną, dosadnie postawioną, znajdzie się kij na banderowski ryj. I otóż Związek Ukraińców w Polsce poczuł się urażony. Uwaga, to kwestia doniosła. Związek Ukraińców w Polsce uznaje, że banderyzm jest najwyraźniej istotą. Należy do przymiotów ukraińskości, Ukraińców, Ukrainy. I to już jest kwestia poważna. Pan Andrzej Łukawski zatrzymany, może już w więzieniu, ale my stoimy w obliczu być może deliktu, jakim byłoby już nie tylko pochwalanie, ale propagowanie nazizmu w ukraińskim banderowskim wydaniu przez Związek Ukraińców w Polsce. W obu tych sprawach działamy i działać będziemy, wchodząc na drogę formalno-prawną. To jest wniosek o ułaskawienie pana Andrzeja Łukawskiego, który kierujemy w trybie pilnym do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Szanownych kolegów, koleżanki, posłów, informuję, że można się podpisać pod tym wnioskiem. Powtórzę, ma siedzieć starszy od nas wszystkich tu w tej Izbie pozostałych, pan Andrzej Łukawski ma siedzieć w więzieniu za to, że napisał w internecie, znajdzie się kij na banderowski ryj. Otóż mam nadzieję, czcigodna pani marszałek, że się znajdzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle.